No co ja mogę wam więcej powiedzieć? Sprzęt rozerwało. Silnik zaczął pracować jak mógł. Generalnie mam plan, co zrobić, żeby zwiększyć znowu wydajność. No cóż, no w pewnym sensie porażka, ale też zwycięstwo, czyli da się na tym działać. No biorę tak żartem, tak, bo to jest tak naprawdę zabawka, ale która naprawdę zrobiła swoje. No co ja mogę wam więcej powiedzieć? Teraz zostały znowu kombinacje, przeliczenia. Ważne, żeby z powrotem zaczęło działać, tak? Ale ja się nie poddaję. Zobaczymy, może się okaże, że jakiś tam silnik uda się tam zasilić, żeby było mniejsze spalanie. Może uda się dzięki temu odzyskać jakąś pewną część energii. Sami widzieliście. Odzyskałem, no, jakieś tam 500 W energii, tak? Póki nie wystrzeliło. Silnik był jednokonny. Zasilacz nawet jakby zużył te 400 W, no to 700 zostaje w zapasie. Czyli w pewnym sensie zyskaliśmy na energii, tak? No bo każdy mówi, że nie wyciągniesz więcej energii niż dostarczysz. No ale tutaj powolutku, takim małym zarysem, powoli się udaje to zrobić. Niestety mnie często nie ma, nie mam czasu na pracę. Ile jestem w domu, tyle zrobię, tak? Ale bądźmy dobrej nadziei, ja się nie poddaję. No mam nadzieję, że ktoś będzie mógł w jakiś tam sposób, wiedzą lub inny sposób. No słuchajcie, strzeliło, bo strzeliło. No, kosiarka taka to nie był może za dobry wybór, ale po prostu nic innego nie miałem. Na szczęście, no, tak popatrzyłem, trochę uszkodzenia nie są jakieś tam tragiczne. No, da się co nieco uratować, ewentualnie jeszcze coś tam przerobić, niewielkim kosztem. No, nawet są ci, ile będę miał zamiar to wszystko rozebrać, wyczyścić, ewentualnie coś tam poprzestawiać. No, tak, żeby mi się cele zgadzały. Nie wiem, no, jest też plan, żeby dokupić tutaj tych blach, tej gumy, no i powiększyć go, tak? No nie ma co ukrywać, jest bardzo mały, no ale i tak był dość wydajny, jak na takie maleństwo. Nie, że dam 2-3 bąbelki i dziękuję. No ale po prostu tak to naprawdę nie było źle. Tam graty latają. No, no niestety jest żółty nalot, czyli gdzieś ten syf się wdostał. Może dlatego, że to jest, nie wiem, coś się wytrąciło. Może dlatego, że to jest stal nierdzewna, może powinien być kwas odporna. Ale i też taki plan jest, żeby dołożyć coś lepszego. No cóż, no nic z niego nie zostaje, jak to rozebrać, wyczyścić. Nie wiem, może coś jeszcze ponawiercam. Ale to wszystko zobaczymy, co wyjdzie następnym razem. No cóż, temat kosiarka odpada, temat zasilacz, nie wiem, do prób może ewentualnie. Ale zasilić się czystym, tak jak sami widzieliście, do końca nie da. Będę się starał zrobić z tego dodatek po prostu do paliwa.